Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu. Świeżo po urlopie, wczoraj wróciłam. Urlop aktywny, taneczny. Poznałam też osobę, jedną z pań, która słucha mojego kanału. Pozdrowienia dla tej słuchaczki. Jeżeli mnie słuchasz, to pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Ci się podobało na tych warsztatach, bo byłyśmy na takich warsztatach tanecznych. Także urlop aktywnie spędzony i przede mną kolejny urlop. Jestem już dzisiaj po dwóch czytaniach indywidualnych. Przy okazji, jeżeli ktoś miałby ochotę na czytanie indywidualne, zapraszam do kontaktu mailowego podanego w opisie filmu. Do 20 jestem w Polsce i potem po 20 na tydzień znowu wyjeżdżam. I wracam gdzieś tam pod koniec lipca, tak? O 26, 27, nawet nie wiem dokładnie. Dobra. Dużo dzisiaj mamy kart. Temat przewodni, aktualne wiadomości od niego czy jej. Tutaj dla osób nowych taka informacja, że te wiadomości to nie jest coś, co płynie z umysłu, tak? Czyli może być tak, że ta osoba jest kompletnie nieświadoma tych wiadomości, że to wam chce przekazać. Tak na co dzień w ego, w świadomości, w umyśle może być nieświadoma, natomiast to są wiadomości od jej podświadomości, czyli z poziomu serca i nadświadomości, czyli z poziomu intuicji czy czakry korony, i tu warto o tym wiedzieć, tak? Dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, kart jest sporo, mam nadzieję, że one się zmieszczą, będą też wiadomości od osoby, może czarmsy, zobaczymy. Bo czytanie wydaje się, że będzie długi, no ale zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów. Układ numer 1, wyrocznia wizji numer 11 pod tytułem Harmonia i mamy ametyst. No jest strasznie, strasznie gorąco, ja mam tu wiatrak włączony. Trochę ten wiatrak pomaga. Układ numer 2, karta Patience, czyli cierpliwość, i kalcyt zielony. Łatwiej mi po angielsku czasem powiedzieć coś niż po polsku. I układ numer 3, The Sacred Woman i koral niebieski. Rzeczywiście ten bardzo utrudnia mi to czytanie, znaczy w ogóle czytania ten upał, ale niemniej jednak no, nie poddajemy się, tak? Trzeba pracować dalej, czy upał, czy mróz. Tutaj mam wodę na potorenciu, mam wiatrak, to jakoś powinniśmy dać radę. Będę od czasu do czasu pewnie wzdychać i brać głęboki oddech, żeby w ogóle się tutaj w tym upale nie zasapać. Odkładam już 3 i 2. I witam bardzo serdecznie układ numer 1. Jakie są przekazy od niego, jej aktualne? Power, moc, siła. Macie też z tą osobą odbicie lustrzane. Tu mamy te dwa gepardy. Wyrocznia wizji numer 9. Wizualizacja, imaginacja, wyobraźnia, fokus, doświadczenie, manifestacja będzie ważna, jeżeli chodzi o waszą relację, wizualizowanie sobie tego celu, który chcecie tutaj osiągnąć. Może być też tak, że ta osoba sobie wizualizuje, ale nie uprzedzajmy faktu, będziemy na to coś kłaść. Jeszcze mamy Love make the difference, love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Tutaj będzie też chodziło o jakieś wyjście z braku poczucia bezpieczeństwa dla kogoś. Mamy ogólne czytanie. Może dla was, może dla tej osoby, może dla obopólnie, może macie obydwoje jakieś przeszłe zranienia, trudne doświadczenia. Love makes the difference. I tutaj obydwoje macie pod górkę w tej relacji, ale obydwoje tutaj się rozwijacie, tak? Droga jest długa, kręta, ale ostatecznie prowadzi tutaj do jakiegoś przebudzenia, oświecenia. Duchowa dojrzałość to coś, do czego tutaj obopólnie dążycie. Chyba że macie poczucie, że jesteście obydwoje duchowo dojrzali, tak?
Zobaczymy, będziemy bądź pozytywny. Czy ta osoba chce, żebyście pozytywnie myśleli na temat waszej relacji? Berkano, tutaj różnie. Ta osoba może mieć rodzinę i dzieci w Berkano. Wy możecie mieć rodzinę i dzieci. Może być też tak w Berkano, że ta osoba myśli, żeby z wami mieć rodzinę i dzieci. Różnie, bo mamy ogólne czytanie, dla każdego trochę inaczej. Ciekawe, czy mi się zmieszczą te wszystkie karty. Będziemy przesuwać. Challenging times. Jakieś wyzwanie tutaj przed tą osobą. Współuzależnienie. Uzależnienia wpływają na twoje życie uczuciowe. Wise leader. You are a beacon for others. Może ta osoba ma cechy przywódcze, może wy. No i reszta kart muszę układać na kartach, bo mi się nie zmienią. Zmieszczą. Też upał powoduje, że ja słowa przekręcam. Szaman, zaufaj wyższym siłom. Snake, live according to your divine essence. Mamy też crow. Red Garden. Boski czas tutaj jest w grze. TikTok. Jak to położyć, żeby było dobrze? Seks. Wow. Ale numer. Yin i Yang. To może być wasz bliźniaczy płomień, może być wasze odbicie lustrzane, bo też tamte dwa gepardy były. Może być, że o, męskie wpływy. Okej, ta osoba jest, ma dużo męskości w sobie. Znaczy, jeżeli to jest mężczyzna, to jest to taki męski mężczyzna. Jeżeli to jest kobieta, może mieć również cechy męskie, tak? Gentleman. Dobra, położę to tak. Może to być osoba odważna, ten ktoś tutaj wasz, osoba męska, tygrys. Może to być też osoba intuicyjna, ponieważ tygrys jest kojarzony z energią kobiecą, intuicją. Ale raczej chodziłoby tu o odwagę, że to jest osoba odważna i taka... Może być to osoba przedsiębiorcza, odważna. Jeżeli to mężczyzna męska, tak? Jeżeli kobieta dużo może mieć cech męskich. Takie mam wrażenie, że ta osoba w jakimś sensie chce was wspierać, czy wam pomagać lub was wspiera i wam pomaga. Być może to, być może, bo tu jest ta beletnica w czerwonej sukience, tak? Więc może być tak, że jakiegoś wsparcia wy wymagacie. Czy ta osoba was dosłownie wspiera, czy chciałaby was wspierać? Jeżeli chodzi o jakiś brak poczucia bezpieczeństwa, czy lęki, które wy tutaj macie. Może być tak, że w waszej relacji chodzi o transformację, seks. Tu jako seks, jako rozumiany, jako energia. Ale może być rozumiane oczywiście dosłownie, że ta osoba chce seksu z wami, myśli o seksie z wami, tak? Challenging times. Czy ta osoba chce o was zawalczyć? Czy macie jakiś kryzys w tej relacji? Może być też tak, że ta osoba ma przeczucie, że ma konkurencję, że jest ktoś inny, że musi o was zawalczyć, bo wokół was są jacyś tam adoratorzy czy adoratorki. Zaraz zobaczymy. Imaginacja. Ważna będzie tutaj w waszej relacji wyobraźnia, fokusowanie się na celu i w związku z tym manifestacja. Mamy też aspekt siły dwa razy. Gentleman i power. Też może być tak, że ta osoba was odbiera jako osobę silną, pełną mocy. Ale to też może być o tej osobie, w zależności jak czujecie. No i aspekt boskiego czasu, duchowa dojrzałość, współuzależnienie. Może ta osoba ma jakieś uzależnienia, może wy macie, może wasza relacja jest na zasadzie współuzależnienia.
Może ktoś wyszedł z domu, wychował się w domu, gdzie któryś z rodziców było uzależnione od czegoś. Może wasza relacja jest na zasadzie jakiegoś współuzależnienia, czy jakiejś zależności, że jedno od drugiego w jakiś sposób jest zależne tutaj, tak? To też właśnie na tej dwójce widać, jakby aspekt, że ktoś tu komuś pomaga, albo ktoś od kogoś oczekuje pomocy. Dobra, żeby się nie domyślać za dużo, weźmiemy kartę. Jaka jest wiadomość o tej osobie w pierwszej karcie Power dla was? Królowa Monet. Coś więcej? To możliwe, że to jest energia tej osoby, czyli osoba stabilna, albo to jest wasza energia. Może być tak, że ta osoba was odbiera jako osobę troskliwą, opiekuńczą, czy stabilną, czy zamożną. Siła, ale bardziej by chodziło o uziemienie. Siła, stabilność, tak was ta osoba może odbierać. Lub to jest energia tej osoby, w zależności jak czujecie, bo mamy ogólne czytanie. Coś więcej do tej królowej monet? To ta osoba może chcieć też stabilizacji z wami. No i ponieważ jest ogólne czytanie, to ja nie wiem, czyja to jest energia. Możemy założyć, że to jest energia tej osoby. Że to jest osoba stabilna, twardo stojąca na ziemi, osoba opiekuńcza, troskliwa, chyba że uważacie, że to wy. I może być też tak, że ta osoba chce stabilizacji z wami. W innych przypadkach ta osoba ma rodzinę i dzieci lub wy macie. Może być też tak, że ta osoba chce z wami stabilizacji, ale nie mówi wam tej prawdy. Może się bać wam prawdę tutaj powiedzieć, czy jakby ukrywać jakąś prawdę. Raczej nie jest to osoba egoistyczna i kontrolująca, lub wy, tylko taka osoba z fajną energią. Tylko ja ciągle nie wiem, czyja to jest energia, więc trudno mi się odnieść, tak, w ogólnym czytaniu. Możliwe, że ta osoba z wami właśnie, zobaczymy dalej też, co się będzie działo. Chce stabilizacji, tylko tej prawdy wam nie mówi. Albo żeby stabilizację z wami osiągnąć, to musi być ze strefy komfortu. Albo ta osoba jest z kimś innym i jest to jej jakaś strefa komfortu, z której potrzebuje wyjść. A w tej drugiej karcie, teraz może nam się sytuacja rozwinie, to na razie jest początek. Aha. Na razie ta osoba w jakimś sensie nie jest na was gotowa. W jakim sensie ta osoba nie jest na was gotowa? W niektórych przypadkach ona może z kimś innym być. No, emocjonalnie tak jakby była niegotowa. Jakieś przeszkody. Może chodzić o aspekt wewnętrznego dziecka w tej osobie. Może chodzić o wasz aspekt wewnętrznego dziecka. Na razie ta osoba tak jakby nie wychodzi z propozycjami do was. Z jakiegoś powodu. Jakieś przeszkody tu są. Coś więcej? Przeszkody mogą być natury materialnej. Sprawy mogą się dziać powoli. Troszkę to też wygląda na brak równowagi emocjonalnej. Być może ten brak poczucia bezpieczeństwa jest w tej osobie, moi drodzy, że brak równowagi emocjonalnej, zdaje się, że o to chodzi z jakiegoś powodu. Imagination, focus, możliwe, że w tej osobie. Możliwe, że ta królowa monet to jesteście wy, że ta osoba was odbiera jako taką osobę silną, stabilną,
Natomiast ta osoba na was nie jest jakby przygotowana, czyli tak jakby ta osoba potrzebowała dojrzeć do relacji z wami jeszcze, moi drodzy, takie mam wrażenie. Imagination, focus, experience, manifestation. No tak, jest jakiś brak poczucia bezpieczeństwa w tej osobie, brak zaufania i jakieś lęki podświadome, które tą osobę blokują na manifestację tutaj z wami. Czyli sporo w tej osobie jest takiej słabości, nerwowości w stosunku do was. Ta osoba tak jakby nie była na was gotowa, ona tak jakby się trochę was bała. Tak jakby się trochę was bała, uczuć do was do końca nie była pewna. I bardzo prawdopodobne jest, że ta osoba w stosunku do was się kontroluje mocno, moi drodzy. Tak jakby jest niegotowa emocjonalnie. Po prostu chodzi o jakiś podświadomy lęk. Love make the difference. I tutaj mamy te przeszłe zranienia. Możemy założyć, że one dotyczą tej osoby, że jakąś traumę ta osoba ma. Tak. Natomiast... No jest wami silnie zafascynowana, tutaj jest ten seks mak głównie na poziomie fizycznym, czyli podobacie się tej osobie, przyciąganie do was ta osoba silne czuje. Natomiast z jakiejś bierności ta osoba potrzebuje wyjść i podjąć decyzję. Tu jest też kwestia podjęcia dojrzałej decyzji. Dojrzałej decyzji jakiejś przez tą osobę, bo zafascynowana wami jest, podobacie się tej osobie. I silne przyciąganie do was czuję. Współuzależnienie. Ale właśnie mam wrażenie, że potrzebuje dojrzeć do relacji z wami. Współuzależnienie. Czy potrzebuje dojrzeć do decyzji tutaj jakiejś takiej dojrzałej, czy do relacji z wami właśnie. Ta decyzja może być powiązana tutaj z relacją z wami. No właśnie. Znowu brak równowagi, tak. Brak zaufania. Czy ta osoba kogoś straciła, czy wy kogoś straciliście, ale mamy aspekt rozczarowania i braku równowagi emocjonalnej i braku zaufania. No to możemy założyć, że ta osoba wam nie ufa. Być może ta osoba, ktoś nadwyrężył zaufanie tej osoby i teraz ta osoba podchodzi ostrożnie, tak? Oczywiście to też może być wasza energia, że wy nie macie zaufania i jakieś rozczarowanie tutaj pokutuje. W każdym bądź razie takie lichy są poodwracane, czyli brak równowagi emocjonalnej. Tak by emocjonalnie ta osoba jeszcze nie jest przygotowana lub wy, ale mamy TikTok, czyli boski czas w grze tutaj. Królowa buła. To też możecie być wy, w zależności jak czujecie, bo jest ten power, to pasuje do królowej bułam, że ta osoba was, podobacie się tej osobie, ta osoba was postrzega jako osobę pewną siebie, swobodną w tym, co robi. I może ta osoba się, właśnie ta osoba się nadmiernie kontroluje, król mieczy w odwrocie i w stosunku do was, bo trochę się was boi. Red Garden. Sprawiedliwość. Może to być ktoś z waszej przeszłości. Ktoś może być tu spod znaku wagi, ktoś może być spod znaku bliźniąt, mag. Ale to jest najmniej istotne, to jest ogólne czytanie. Być może tak jest. Red Garden, sprawiedliwość. Może ta osoba was odbierać jako osobę też zrównoważoną. Właśnie królowa monet, sprawiedliwość. Może być też karma między wami, coś więcej tutaj, bo to może mieć dużo znaczeń. Również w tej sprawiedliwości, bo karta sprawiedliwości zawsze każe wrócić do przeszłości i zastanowić się nad skutkami swoich działań, więc może też być chęć naprawy sytuacji, czy przywrócenia równowagi w tej sytuacji. To może być też wasza energia, też równowaga, okej. Okay. I też chce jakiejś współpracy z wami, bądź relacji ta osoba, albo was postrzega jako taką osobę właśnie. Red Garden, ta osoba tutaj tak swobodnie idzie.
Królowa Buław, może was to jest właśnie swoboda, niezależność, tak odbierać ta osoba, że jesteście swobodni, niezależni, stabilni, pełni równowagi, może być też w tej trójce monet chęć tworzenia z wami relacji, czy jakiejś współpracy krąg. Mobilizacja, a ta osoba też odkryła prawdę, że chce tu jakiegoś, no ta osoba się tu na coś szykuje. Szóstka buław i jakiegoś triumfu tutaj z wami chce. Czy podboju w jakimś sensie, czy jakiegoś triumfu. Ta osoba też lubi albo się publicznie pokazywać, lubi, żeby na nią patrzono, czy też lubi podziw innych, tak? To mogą być trochę takie narcystyczne skłonności tej osoby, ale as mieczy, może być tak, że dotarło do tej osoby, że ta osoba tutaj czegoś z wami chce. Seks. Chcę, tylko jakby nie była na to w pełni przygotowana. Aha, okej. I tutaj albo się chce tego seksu, ale się boi z wami, albo chce tego seksu, ale to ukrywa. Jakby nie mówi wam o tym. Snake. Być może wam nie mówi. No zakochała się w was ta osoba. Ale uczucia powstrzymuje, właśnie tak jakby była emocjonalnie. Dlaczego te uczucia są wstrzymywane? Rycerz kielichów, bo ta osoba o was marzy, ma tu jakieś marzenia. Może chodzić o to wewnętrzne dziecko, tak, słońce. Natomiast jakąś nadzieję właśnie na zwycięstwo ta osoba ma. I bądź pozytywny, słońce, stara się ta osoba myśleć optymistycznie i też tak jakby jej wyższe ja chce, żebyście mimo przeszkód tutaj też, przepraszam, a jadłam sałatkę przed czytaniem. I też chce ta osoba tutaj coś podziałać, chciałaby coś podziałać, ale wstrzymuje te uczucia i też... Chciałaby ta osoba, żebyście wy też bardziej optymistycznie na to spojrzeli. Tam jest ta manifestacja gentleman. Męskie wpływy. Jest to osoba, która ma mało lęku w sobie. Jest to osoba odważna. Natomiast jeżeli jakieś lęki ta osoba ma, to chce je pokonać tutaj. Szaman, zaufaj wyższym siłom. I zarówno wy, jak i ta osoba potrzebujecie posłuchać swojej intuicji. I tutaj właśnie jest ten boski plan, że jakiś boski plan w tym wszystkim jest. I zaufaj wyższym siłom, to też zaufaj w to prowadzenie tutaj, że w jakiś sposób jesteście prowadzeni. I wydaje się być to relacja z przeznaczenia. Szaman, zaufaj wyższym siłom. A, okej. Okay. Czyli nie w pełni jesteście jeszcze kompatybilni ze sobą, bo królowa monet w normalnej pozycji i król monet w odwrocie. Może ta osoba jeszcze nie jest zbyt pewna siebie, bo wy prawdopodobnie jesteście osobą pewną siebie, a ta osoba tak jakby jeszcze potrzebowała wzmocnić pewność siebie, bo mamy tutaj tą słabość i nerwowość tej osoby. Co wynika z jakichś lęków, więc te lęki trochę blokują tą osobę w słuchaniu intuicji tutaj w sytuacji z wami. Spiritual maturity. Macie tutaj podgórkę, czyli są jakieś trudności. Te trudności mogą być różnego typu, czyli na przykład ktoś może, jedno z was może mieć dzieci, rodzinę. No wszelkie trudności, mogą być trudności finansowe, może być odległość, tak, dla każdego inaczej, mamy ogólne czytanie, więc w jakiś sposób macie tu podgórkę z tą osobą, ale mamy tutaj rozwój, jest nadzieja na przyszłość, ta osoba ma nadzieję na przyszłość mimo tych trudności i znowu jest ta moc, power i moc, czyli silne uczucia, emocje to dla was ta osoba ma. I jakąś nadzieję na przyszłość ma, bądź pozytywny.
Tak, że wszystko w swoim czasie. I jeżeli to na razie nie działa, to nie musicie się martwić. Koło fortuny oznacza, że jakąś zmianę życiową ta sytuacja wam przyniesie z tą osobą. Ta zmiana może polegać na, no dosłownie, zmiana życiowa, rozpoczęcie świeżego startu w życiu, ale może być też zmiana osobowościowa, może być zmiana energetyczna, tak? Ósemka monet. Także jeżeli ta osoba na razie się nie angażuje w to, to jakby wszystko w swoim czasie. Przyjdzie czas, że się zaangażuje. Jeżeli ma się zaangażować, Berkano. Może też być to osoba rodzinna, ciepła, opiekuńcza, może być to też wasza energia. Ktoś może mieć tu rodzinę, dzieci w Berkano. Tak, ale może być tak, że jeżeli jedno z was tworzy rodzinę z kimś innym, to tam jest brak szczęścia rodzinnego i ta osoba myśli o odejściu od tej rodziny. Jeżeli ta osoba ma rodzinę, moi drodzy, ma rodzinę, to może być tak, że myśli o odejściu. Natomiast może być też tak, że jeżeli ta osoba ma rodzinę, no to jest skupiona na tych sprawach rodzinnych, pragmatycznych. To różnie. I wydaje się też, że ta osoba uwalnia jakieś lęki, bo też może być coś takiego w tej karcie, że właśnie jest aspekt wewnętrznego dziecka i jakieś lęki w tej osobie wynikające z sytuacji rodzinnej, tak? Tam, gdzie się ta osoba wychowała. W innych przypadkach ta osoba ma rodzinę, na przykład w niektórych przypadkach ona może myśleć o odejściu od tej rodziny, bo tam nie znajduje szczęścia. W innych po prostu, jeżeli ma rodzinę, to jest skupiona na tych sprawach takich rodzinnych, pragmatycznych, codziennych, tak? Aktualnie. Jeżeli chodzi o challenging times, no to ta osoba potrzebuje wyzbyć się lęków. Na razie ona jest bezradna, też nie za bardzo ufa tutaj, musiałaby zaufać właśnie, zaufaj wyższym siłom, czyli musiałaby zaufać swojej intuicji, bo ta osoba wie, że jest wami zafascynowana, trochę się jakby was boi, ale silne przyciąganie do was tutaj czuje. Niewykluczone, że macie też karmę z tą osobą, bądź jest to ktoś z waszej przeszłości. Wise leader, you are a beacon for others. Albo was tak postrzega jako osobę taką niezależną właśnie z cechami przywódczymi, albo sama to osoba taka jest, albo obydwoje tacy jesteście. Nie chce ta osoba zakończenia waszej relacji, ale też stoi na straży. Jeszcze dominuje logika, umysł, trzeźwość i takie stanie na straży. Jeżeli ta osoba stoi na straży w tej relacji, macie poczucie, albo wy stoicie na straży, ktoś z was może mieć lęk przed odrzuceniem, ktoś z was, bo tutaj jakieś trudne doświadczenia. Jedno z was albo obydwoje może się bać bycia zdradzonym tutaj, albo lęk przed odrzuceniem powoduje, że ktoś się tutaj wycofuje, tak, w tej całej sytuacji. Więc też jest zachęta do pracy nad lękami. Królowa Mieczy w pozytywnym aspekcie może oznaczać osobę prawdomówną i szczerą, która może być przykładem dla innych, tak? Więc tak was ta osoba też może odbierać. Dobrze, to tak mniej więcej. I teraz zobaczmy na wiadomości od tej osoby, czy coś będzie spójne z tym, co mówiłam w wiadomościach. Tak, widzicie? Cierpliwości, wszystko w swoim czasie. Boski TikTok. Czyli nic tu nie przyspieszycie i po prostu musicie zaufać. Zaufaj wyższym siłom, wy też, tak? Jesteśmy z różnych światów, no właśnie. Możecie być z różnych krajów, możecie być z różnych kultur, możecie być z różnych miast, z różnych miejscowości. Jedno z was może mieć rodzinę, a drugie może być singlem, tak? To różnie, bo mamy ogólne czytanie.
Natomiast chcę budzić się przy tobie każdego dnia, czyli ta osoba, trójka monet, chce relacji z wami, być z wami, tylko na razie z jakiegoś powodu nie może, albo właśnie lęki ma do uwolnienia, w innych przypadkach inną relację musi zakończyć, tak? Synchronizację ta osoba ma. Tutaj piosenki przypominają tej osobie o was. A, to nie w tobie jest problem, problem jest w moim bólu wewnętrznym. Tak, czyli tak jak myślałam, ta osoba jest nieprzygotowana emocjonalnie na was. Wy jesteście gotowi. Albo też nie do końca jeszcze jesteście gotowi. Jeżeli ta królowa kielichów w odwrocie to wy, to u was też byłby problem z brakiem zaufania i może na was ciąży jakieś rozczarowanie z przeszłości. Tu też potrzebujecie się przyjrzeć. Jeżeli uważacie, że wszystko macie przepracowane, no to problem jest w tej osobie, tak? Budzisz moje pożądanie, seks. Okej, no to już się wyjaśniło. Chodzi dosłownie o seks, że ta osoba królowa buław was traktuje jako, no, podobacie się mak, o tym też mówi mak, tak. Podziwiam twoją przytomność umysłu, królowa mieczy. Też ta osoba uważa, że trzeźwo myślicie, logicznie. Czyli raczej was odbiera jako taką osobę silną, stabilną, która nie ulega emocjom, tak? Podziwiam twoją przytomność. Czy mamy jeszcze szansę, zastanawia się. Tak, i to jest ogólne czytanie, natomiast w niektórych przypadkach jest to ktoś z waszej przeszłości. I ta osoba zastanawia się, czy da się to jeszcze naprawić, ale nie w każdych przypadkach, bo mamy ogólne czytanie. Słodkie nie jest aż tak słodkie bez smaku goryczy. Jeżeli jakaś gorycz ta osoba odczuwa, no to właśnie jakiś ból wewnętrzny, coś z przeszłości może być. Powiedzenie do widzenia było najtrudniejszą rzeczą, jaką musiałam zrobić, ale nie mogłem dać ci, czego chciałaś. Ta osoba nie była gotowa na was. Z jakiejś przyczyny chyba nadal jeszcze nie do końca jest. Może kiedyś będzie. Myślę, że coś przede mną ukrywasz. Albo ta osoba wam nie ufa właśnie. Brak zaufania, tak. Nie ufa wam do końca. Myśl o tobie poprawia mi nastrój. Nigdy nikt nie wierzył we mnie tak mocno jak ty. Co dalej będzie z nami? Na razie ta osoba nie wie, bezradność. Sama nie wie, co dalej będzie. W każdym razie nie chcę zakończenia tej relacji. Wiem, że jesteśmy bratnimi duszami, tak. Macie jakieś szczególne połączenie. Jestem gotowy, nie chcę walczyć sam ze sobą wciąż. Czyli ta osoba walczy z tymi namiętnościami tutaj, bo dużo namiętności, pasji ta osoba dla was ma i do tej pory ta osoba walczyła sama ze sobą, tak? Nie chcę cię stracić, dokładnie. Dziesiątka mieczy w odwrocie. Jestem zelektryzowany przez ciebie, mak. Królowa buław, także silnie się podobacie tej osobie. Ale wiadomo, jeżeli zelektryzowany, no to też pod napięciem, prawda? Czyli jakieś lęki ta osoba ma, ale jest pod wrażeniem. Obawiam się, że śmiejesz się ze mnie, ze swoimi przyjaciółmi. No, jakieś kompleksy jeszcze ta osoba, to może wynikać z lęku przed odrzuceniem. To obawiam się, że śmiejesz się ze mnie, ze swoimi przyjaciółmi.
Ciepło twojego serca jest magiczne, królowa monet, to wy, tak was ta osoba odbiera, jak osobę ciepłą, taką fajną energią. Może weźmiemy jeszcze te charmsy. Co wyższe ja tej osoby chcę wam przekazać w charmsach. Syrena, tak. Odbiera was jako osobę atrakcyjną, piękną. Syrena. Anioł, zaufaj wyższym siłom. Wie, że potrzebuje właśnie zaufać swojej intuicji, odwołać się do swojego wyższego ja. Zakochała się ta osoba w was, bo mamy rycerza kielichów, czyli I love. Tak, zakochała się. Koń. Potrzebuje jednak wykrzesać odwagę, tak? Odwagę do działania. I też właśnie ten koń mi się kojarzy z tym, bo też w tym, tylko to teraz jest przykryte tam, gdzie był ten gościu. I ja tego nie chcę teraz rozgrzebywać, ale też koń mi się właśnie kojarzy z tą kartą, te męskie wpływy, że. Siła, odwaga to są cechy też tej osoby. Musi posłuchać intuicji. Korona też jesteś jakimś wyjątkowym dla tej osoby, tej koronie. Cierpliwości, wszystko w swoim czasie, żółw, tak. Potrzebujecie się uzbroić tutaj w cierpliwość i myśleć optymistycznie. Lew, gepard, no właśnie, może jakiś gepard, tam były dwa geparty, ktoś tutaj może być spod znaku lwa. Albo ten gepard też reprezentuje siłę. Też ten gepard tak trochę jakby się skradał. Myślę, że coś przede mną ukrywa, że więc też. Albo ta osoba właśnie nie w pełni z wami jest szczera, wy może z nią też nie, prawda? Natomiast ten gepard też może się odwoływać do siły. W połowie transformacji ta osoba już jest, pół motyla, pół przebudzona, jeszcze nie do końca. Aspekt wewnętrznego dziecka, mamy małą dziewczynkę, jest w tej osobie do uzdrowienia lub was, lub obydwojgu. Macie powinowactwo duchowe, ta osoba ma nadzieję na przyszłość, ważne jest zaufanie i optymizm. Gwiazda, słoń, tak, albo to wy, albo ta osoba, też siła, znowu aspekt siły i też może być aspekt rodzinności, rodzinność. I albo to jest energia tej osoby, albo wasza opiekuńczość, rodzinność, takie cechy tutaj ktoś ma. Uzdrowienie jest w drodze, czterolistna koniczyna, także też ważna tutaj nadzieja będzie w tej jaskółce. No znowu mamy czakra serca do odblokowania tutaj dla kogoś, czy dla obydwojga. I kluczem w tej całej sytuacji jest wsłuchanie się w siebie i posłuchanie intuicji, właśnie zaufaj wyższym siłom. I to ta osoba potrzebuje zrobić, no chce z wami być. Jakie są przeszkody? Jesteśmy z różnych światów, dla każdego indywidualnie tutaj. Myślę, że wiecie, dla każdego indywidualnie, co to za przeszkody, cierpliwość, dużo pasji, pożądania. I uczuć ta osoba dla was ma. Moi drodzy, dajcie znać. Trzymam kciuki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do następnego razu. Jutro też planuję jakieś czytanie wrzucić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Pozdrawiam, cześć i do następnego razu. I witam bardzo serdecznie układ numer 2 Patience. Jakie są aktualne przekazy od nas świadomości tej osoby dla was? Nadzieję ta osoba ma. Hope, nadzieja. Wyrocznia wizji numer 44. Guidance. Wsparcie, miłość, znaki, kierunek. Tutaj właśnie czakra korony. Love is all around you. Miłość jest dookoła ciebie. Miłość jest wszędzie dookoła ciebie. I musisz to uznać za prawdę. Divine Masculine. Tak się zastanawiam, jak położyć te karty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
Mało prawdopodobne. 6, fechu 7, dziewiątka buław, rest, reconsider, przyciąganie, jakiś przełom tutaj się szykuje, breaking trade, breakthrough, przełom zasięgu ręki. Mamy też gwiezdny przodek. Aha, podążaj za głosem duszy. Gwiezdny przodek to też może być ktoś z przeznaczenia. Gwiezdny przodek, tak mi się kojarzy. Tutaj te gwiazdy, że ktoś wam przeznaczony. Może z tą osobą macie karmę. Tu jest ta czakra korony. Może być połączenie telepatyczne. Wy macie lekcję bezwarunkowej miłości z tą osobą i utrzymuj wysoką samoocenę i poczucie własnej wartości. Może być dla was radą, że w tej sytuacji potrzebujecie wzmocnić sobie samoocenę. Może być tu czakra serca do uzdrowienia dla kogoś. Być może potrzebujecie, nadświadomość tej osoby chce, żebyście bardziej uwierzyli w siebie, tak? Dla tych, którzy nie wierzą w siebie. Poprawię jeszcze ten, bo widzę, że ten cały obrusik mi się tak przesuwa. To mi potem utrudnia to kładzenie kart. Ojej, teraz bym z krzesła spadła, ale numer. Tu każdy ruch grozi katastrofą. No. Najmniejszy tutaj błędny ruch i po prostu będzie katastrofa. The gift. Na coś ta osoba czeka albo jakiś podarunek może oczekiwać. Tu jakiś niespodzianek z waszej strony. The gift. Również ta relacja to może być dla was gift i dla tej osoby szansa na uzdrowienie i przemianę. Spider. Building blocks. Coś tu jest budowane. Sun. Słońce. I przemiana, tak, transformacja, dokładnie. Tu jest wąż, czyli dzięki tej relacji ta osoba się uzdrawia, przechodzi przemianę wewnętrzną, wy prawdopodobnie też. Może damy to słońce gdzieś wyżej, a to tu się zmieści. Dobra, to już losujemy, żeby się... Mam wrażenie, że ta osoba na coś czeka, gift, albo myśli tutaj... Ma jakiś zamiar, żeby tu jakiś ruch wykonać, ale może też czekać na jakąś niespodziankę. Również tą kartę odbieram tak, ja to zaraz dolosuję, przepraszam, bo wiatrak mi wieje na twarz bezpośrednio, a jak mi nie wieje, to czuję się jak w saunie. Trochę go przesunę. To też w tym gifcie mam takie skojarzenie, że ten czerwony kolor, że może być tutaj wyjście z braku poczucia bezpieczeństwa dla kogoś, że ta relacja to dla was dar, szansa na wyjście z braku poczucia bezpieczeństwa, czy dla tej osoby właśnie uzdrowienie, przemiana, czy dla tej osoby, czy dla was, czy dla obydwojga. Dobra. Karty weźmy. Hope. Tutaj może być ważne właśnie utrzymywanie tej nadziei. Może być tak, że ta osoba ma tą nadzieję. Może być tak, że ta osoba chce, żebyście wykrzesali więcej nadziei w to wszystko, jeżeli brakuje wam nadziei. Także aspekt nadziei tu będzie istotny. Prawdopodobnie ta osoba stoi za bardzo na straży i z jakiejś przyczyny ta osoba mocno się kontroluje, król mieczy, więc ten sąd oznacza, to jest też tak, że w wielu przypadkach ta osoba, jeżeli to jest ktoś z waszej przeszłości, ma nadzieję na powrót do was w sądzie, na reanimację waszego układu. Dla tych, kto to nie jest ktoś z przeszłości, to sąd ostateczny to jest wezwanie dla tej osoby do przebudzenia, wyjścia z jakiegoś pragmatyzmu życiowego, logicznego, no niekoniecznie materialistycznego, logicznego i takiego trzeźwego, nadmiernego myślenia, czy wyjścia z lęku i kontroli i więcej nadziei. Tutaj wskrzeszenie, oczywiście ten król mieczy, to jest ogólne czytanie, to też może być wasza energia. Ja zakładam, że to ta osoba. Że może być może jest wezwanie dla tej osoby,
albo dla was, żeby więcej nadziei w to wszystko wykrzesać. Lub ta osoba potrzebuje jeszcze dojrzeć do relacji z wami, właśnie przebudzić się. Sąd ostateczny. Ona może też chcieć w wielu przypadkach powrotu do was. Ta osoba się uzdrawia, tak. Chodzi o jakiś podświadomy lęk. Jeszcze sporo słabości i nerwowości jest w tej osobie w stosunku do was. W niektórych przypadkach ta osoba jest sama. W innych przypadkach, czy jest sama, czy nie sama, może się czuć zaniedbywana, opuszczona. Czyli jakieś takie odczucie samotności może być w tej osobie, ale też po prostu chodzi o to, że ona uczy się słuchać swojej intuicji, nawiązuje lepszą relację ze swoim wyższym ja i odblokowuje jakieś lęki, ale sporo tych lęków jeszcze jest i dużo takiej nerwowości w tej osobie. San. Wieża w odwrocie. Brak zaufania, więc tu będzie ważny właśnie optymizm, nadzieja. Przepraszam was, moi drodzy, muszę zrobić małą przerwę. Zatrzymam film, dobra, i wrócę do was. Witam po przerwie. I na czym tutaj stanęło? Tak, że ta osoba potrzebuje myśleć bardziej optymistycznie, ponieważ w życiu tej osoby wydarzyło się coś trudnego, wieża w odwrocie. I ta osoba wskutek tego potrzebuje odzyskać nadzieję, myśleć bardziej optymistycznie i uwierzyć, znowu zaufać ludziom i uwierzyć w dalsze życie, że dalsze życie ma sens i w sprawy miłosne też, tak? Widzę, że coś mi tutaj przygasło. Ja się trochę boję, czy mi nie przerwie czytania, bo ta bateria dzisiaj już po dwóch czytaniach jest bardzo słaba, no. Oby nie, jak tak, to będziecie mieć film w kawałkach. Ale lepszy film w kawałkach niż brak filmu, prawda? Ogólnie, jeżeli chodzi o tą relację, ta osoba jest wspierana i wy z góry. Support, love signs. Dużo też macie tu znaków synchronizacji, które was kierują tutaj. Wskazówki, direction, które dają wam tutaj jakieś wskazówki. Znaczy macie po prostu sygnały z nadświadomości. Możecie mieć też połączenie telepatyczne. Chodzi o to, że ta osoba nadmiernie kontroluje swoje uczucia i emocje i jest niezdecydowana. Po prostu ma jakieś lęki, jest też zagubiona w tej sytuacji, zagubienie. I właśnie po to przydarzają się te znaki tutaj tej osobie, że te znaki mają pomóc nadświadomości tej osobie wyjść z tego zagubienia, dezorientacji, ok? I ważne tu posłuchanie właśnie swojej nadświadomości. I te wskazówki też możecie otrzymywać w Love is all around you. Jest potrzeba dla kogoś dostrzeżenia miłości w różnych jej formach. Być może ta osoba postrzegała miłość do tej pory w kategoriach, no nie wiem, na przykład mieszkania razem, tworzenia rodziny, jakiegoś bezpieczeństwa i ta osoba teraz rozszerza to pojęcie miłości albo potrzebuje ta osoba właśnie zrozumieć, że tą miłość może odnaleźć w różnych formach, tak? Czy jakby zobaczyć różne jej odsłony, czy zobaczyć jej różne manifestacje, może tak. W tej szesnastce, może wy też, może dla was też jest taka potrzeba, kto wie. Tak, bo się ta osoba zniechęci, tak, dokładnie, to jest o tej osobie. Po prostu coś w życiu tej osoby zostało, ta osoba albo została zdradzona, jakieś łzy i cierpienie, jakieś trudne zakończenie i ta osoba się zniechęciła do relacji. I też ta osoba właśnie potrzebuje rozszerzyć to pojęcie miłości i dojrzeć ją w różnych aspektach w swoim życiu. Nie ograniczać się tylko właśnie do szukania jej w relacjach, do szukania bezpieczeństwa. Natomiast Divine Masculine to możecie być wy i ta osoba może być w stosunku do was zniecierpliwiona i chciałaby tutaj coś podziałać. Natomiast też Divine Masculine, no jest potrzeba działania, bo tutaj jest poddawanie się nastrojom i zdaje się, że ta osoba się poddaje nadmiernie nastrojom, więc tym Divine Masculine jest potrzeba
bo jest ta osoba tu zniecierpliwiona, ona na coś tu czeka, na jakieś tutaj zaskoczenie. Jest zniecierpliwiona, ale trzeba podjąć działanie. Ta osoba potrzebuje podjąć działanie. Jeżeli to też się powtarza tutaj motyw łabędzia, tak, że w waszej relacji chodzi o wyjście z braku poczucia bezpieczeństwa, równowagę, harmonię, bo tam też były te łabędzie. Chodzi tutaj o pokonanie lęku, właśnie przywrócenie zaufania. Zapalę światło, bo jednak lepiej jak jest światło zapalone. O Jezu, jak te karty się ślizgają w rękach, Boże kochany. I stała się jasność. Przemiana, tak. Dzięki relacji z wami ta osoba przechodzi osobistą przemianę. Wy prawdopodobnie też uzdrawia się. Zrzuca starą skórę. Uzdrowienie emocjonalne. Jeszcze pełnej równowagi nie ma. O, jeszcze jakaś silna trauma. Dziesiątka mieczy, trójka mieczy. No, mogła ta osoba zostać zdradzona. W innych przypadkach ma jakąś traumę z domu rodzinnego, tak? Ma również z wami naukę. Na razie jeszcze równowagi pełnej nie ma. Czyli jakby ta przemiana nie jest zakończona w tej osobie. Tak. Więc w niektórych przypadkach jest to aspekt wewnętrznego dziecka. W wielu przypadkach jest to aspekt wewnętrznego dziecka, aspekt ofiary. W innych przypadkach ta osoba padła ofiarą czy innej osoby sytuacji, tak? I musi się teraz z tego wygrzebać. Być może jakaś sytuacja osłabiła jej samoocenę, maintain self-worth, self-esteem. Jeżeli wy czujecie, że brakuje wam pewności siebie w stosunku do tej osoby, to dla was będzie praca z samooceną. Może być również praca z samooceną i dla tej osoby, i dla was. Tak, bo jest brak zaufania. Brak zaufania i silne lęki. No być może to dotyczy tej osoby, bo tutaj już brak zaufania jest podwójnie. Potrzebuje ta osoba nad lękami pracować, nad zaufaniem. The gift. Tak, jest w was zakochana i na coś tu czeka. Tak, a tak, jest w was zakochana, ale nie ma zaufania. Coś się po prostu w jej życiu marzy o was, ale nie ma zaufania. Na coś tu czeka, nawet jest zniecierpliwiona. Ale problemem jest brak zaufania. Uczucia powstrzymuje. Building blocks. Czyli powoli ta osoba się przygotowuje, tak, na relacje z wami. Tu powoli jakieś cegiełki są dokładane i coś się tu buduje. Building blocks. Tak, no nie chce być sama. Nawet może straciła dla was głowę. Na coś liczy. Na coś liczy, na coś czeka tu ewidentnie. Jeżeli są u kogoś przeszkody materialne, bo też mogą być, to też trzeba, wiara w zwycięstwo tu będzie właśnie. W tej relacji będzie istotna wiara w zwycięstwo, zaufanie, nadzieja. To będą rzeczy, więcej wiary, zaufania. Mało prawdopodobne. Może uważać, że mało prawdopodobne, że jej się uda z wami. Jeżeli miała jakieś trudne doświadczenia, to może mieć właśnie mało nadziei, tak? Mało prawdopodobne to może być energia tej osoby. Tak, więc nie ryzykuje, tak. Nie ryzykuje, nie jest na tyle pewna siebie. I też w niektórych przypadkach tu chodzi o to, że jeżeli myślicie, że w tej relacji chodzi o bezpieczeństwo, stabilizację, to może nie o to chodzi w tej relacji, bo w tej relacji na pewno chodzi o uzdrowienie i przemianę. W innym przypadku może to oznaczać, że ta osoba nie ryzykuje relacji z wami, bo nie jest na tyle pewna siebie, albo wy. Jeżeli ten król monet w odwrocie, przepraszam, coś mi wpadło do gardła, nie mogę mówić. Chyba ten wiatrak. Znaczy oczywiście nie wiatrak wpadł mi do gardła, tylko powietrze z tego wiatraka mnie przydusiło. Więc to też może być wasza energia, że wy uważacie, że to jest mało prawdopodobne i nie zachowujecie się spontanicznie.
to może być możecie mieć odbicie lustrzane, czyli obydwoje możecie uważać, że nic z tego nie będzie. Dlatego tak ważny jest tutaj ten aspekt nadziei i wiary w to wszystko, tak? Może ta osoba jej się nie udało z kimś innym i uważa, że mało prawdopodobne, że udaje się z wami. Gwiezdny przodek, co w tym gwiezdny? Podążaj za głosem duszy, czyli posłuchaj intuicji, tak? Ta osoba też potrzebuje. Gwiezdny przodek też mi się kojarzy, że mieliście już jakieś doświadczenia, jakieś inne wcielenia. Tak. Silne przyciąganie do was czuję. Ten mag też był na jedynce. Jest wami zafascynowana, ma nadzieję mimo kryzysu. Jakieś światełko w tunelu tu jest. Ma jakąś nadzieję, że tą relację, czy da się ratować, czy będzie ją z wami tworzyć ta osoba. Fechu. Dużo jest tu pasji. Dużo jest tu pasji seksualnej takiej też, przyciągania. Ognia, ogień, fechu. Ktoś może być z trygonu ognia lub jedno z was lub obydwoje też. Energia, pasja, przyciąganie, silna fascynacja. No, natomiast jeszcze się ta osoba izoluje z powodu lęków, tak? Ale jakby w tym pustelniku powoli dojrzewa, tu jest też to zboże, że tu chodzi o to, że ta osoba powoli dojrzewa do relacji z wami, więc tu ważna jest cierpliwość i powoli te lęki uwalnia. Tutaj właśnie dostała od kogoś po głowie, rest, reconsider, nieufność i stąd nieufność. Teraz katar mi się jeszcze włączył, przepraszam, ale jak nie to, to śmo po prostu. Tak, więc mogło się coś wydarzyć w życiu tej osoby, co jakby podkopało jej samoocenę, więc potrzebuje ta osoba i uzdrowić czakrę serca, może wybaczyć komuś i podrasować sobie samoocenę. Może wy też potrzebujecie utrzymać wysoką samoocenę i wiarę w to wszystko, może obydwoje. Na razie jeszcze ta osoba nie walczy o was, ponieważ ma za dużo lęków i wszystko się sprowadza do tego, że ucieka do głowy i myśli. Robi też uniki, gdzieś tam się chowa przed wami. I jeszcze widać brak równowagi, bo za bardzo ona do głowy ucieka, a za mało działań. Właśnie tutaj działania musiałyby być podjęte. I przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się chwilą. Możliwe, że ta osoba jeszcze jakąś przeszłością trudną żyje, że została zraniona i nie potrafi cieszyć się w tu i teraz, tak? Tylko ciągle wraca, tak, jakaś obronna postawa. Natomiast ten nowy początek jakby przed tą osobą stoi, tylko zależy, jak ta osoba to wykorzysta, Asbuław. Znowu Asbuław podkreśla tą pasję, którą ta osoba dla was ma, dużo namiętności, pasji i przyciągania. Z drugiej strony Asbuław to zaczyn czegoś nowego. Chodzi o to, że ta osoba potrzebuje wyjść z tej obronnej postawy lękowej, tak? Czy upartej postawy, czy obronnej wobec was. I przełom już jest w zasięgu ręki, bo te przemiany następują. Ta osoba sobie tutoruje drogę do nowej rzeczywistości dla siebie. Niedługo jakiś przełom się dokona. Tak, wyjdzie ta osoba z braku zaufania i będzie ta osoba te przykre wspomnienia z przeszłości powoli uwalniać, ale one jeszcze ją trzymają, ok? Natomiast dużo pasji ta osoba ma. Problem jest no, lęk przed odrzuceniem czy lęk przed zdradą. Możliwe, że ta osoba została zdradzona. Tu widać jakieś łzy i cierpienie. Jakieś zagubienie, bezradność, słabość, nerwowość jeszcze, tak? W tej osobie. I zobaczmy w wiadomościach, czy będziemy mieć potwierdzenie wiadomości od... No, nade mną dzisiaj stukanie, wiercenie, ale jeszcze tak w normie, że da się wytrzymać. Zobaczymy, co będzie na trójce. Jesteś dla mnie latarnią morską, tak? Przewodnikiem duchowym, nadzieja. Tu jest, to ładnie widać w tej piątce monet, tą latarnię, gdzie to jest. Znaczy też oczywiście tu jest ta latarnia, zobaczcie, na pustelniku. Odkrywanie wewnętrznej prawdy, przewodnik duchowy, prawda? Czyli ta jesteś dla mnie latarnią morską pasuje do pustelnika, ale pasuje też do tej karty, gdzie wpada to światło tutaj, nadzieja, tak?
Czyli z jakiegoś zagubienia ta osoba życiowego będzie dzięki relacji z wami wychodzić. Też w Trójce Mieczy macie ze sobą nauki. Nauki. Czuję nierozerwalną więź między nami. Wszystko się nam uda, jestem o tym przekonany, przekonana. Trochę ściszę tą muzykę, bo warczy mi ten laptop. Jak jest za głośno, to on zaczyna rzęzić. Jestem gotowy, gotowa oddać ci się w 100%. Chce ta osoba się tutaj zaangażować w to. Ale czy jest do końca gotowa? Ja bym powiedziała, że ona bardziej jest w drodze do bycia gotowym czy gotową. Próbuję zwalczyć swoje demony, prawda? Te lęki. Myśl o tobie poprawia mi nastrój. Czy mamy jeszcze szansę? W niektórych przypadkach to ktoś z waszej przeszłości właśnie, kto chce naprawiać sytuację z wami, wracać do was. Nie tracę nadziei, że będziemy razem. Tam gdzieś gwiazdę widziałam, tak? Już teraz jest przykryta. Myślę, że straciłem cię na zawsze i że to moja wina. No też jakieś mleko wylane tutaj jest. Coś sobie ta osoba zarzuca. Właśnie dlatego jest ta nadzieja, tak? Myślę, że straciłem cię na zawsze i to moja wina. Jest ta nadzieja, hope, że ta jest wezwanie dla tej osoby do mobilizacji takiej, wyjścia z tego pragmatyzmu i rzucenia tej gardy i więcej nadziei właśnie. Że ja ten sąd odbieram jako takie wezwanie dla tej osoby do przywrócenia nadziei właśnie. O tym też mówi wieża w odwrocie, że wiarę w dalsze życie ta osoba potrzebuje i w relacje, tak, z wami przywrócić. Też nie, w niektórych przypadkach w tej wieży między wami coś się za trudnego podziało. Doszło między wami do przykrych zakończeń. W innych, w jej życiu z kimś innym na przykład, tak? Doszło do jakichś przykrych sytuacji. Jestem sfrustrowany, sfrustrowana z twojego powodu. Twoja siła mnie inspiruje, nadajesz sens mojemu życiu i dodajesz mi sił. Nosiłem maski, by się chronić, lub nosiłam maski, by się chronić. No wygląda to jak lęk przed odrzuceniem, tak, jak najbardziej, czy zranieniem. Jestem w tobie szaleńczo zakochany, mak, lub zakochana, tak, mak. Wiem, że jestem ci winny, przeprosiny lub winna, tak? No coś ta osoba sobie zarzuca. Ja nie wiem, co ona zrobiła, ale coś ona sobie tu zarzuca. Sama sobie. Chcę być dla ciebie całym światem i chcę go złożyć u twych stóp. Sprawiłaś, że jestem bliższy swojemu wyższemu ja i jestem ci za to wdzięczny, prawda? Tu była ta karta z tą czakrą korony, support, love, signs, że ta osoba też otrzymuje znaki z nadświadomości. Transformuje swoje ego, król mieczy, tak? Wychodzi z tego pragmatyzmu życiowego. Mam wciąż dużo wiary w nas, jeszcze nadzieję ma, tak? Ja bym nie powiedziała, że dużo, ale jakąś nadzieję ma. Nie wiem, czy dam radę pokonać trudności, ale będę próbował lub próbowała. Tutaj gdzieś było, wiem, że razem pokonamy, wszystko się nam uda, jestem o tym przekonany, przekonana. Nie wiem, czy dam radę pokonać trudności, będę próbowała, czy próbował. Otrzymujesz to, co dajesz, teraz to wiem. Jakiś zwrot karmiczny ta osoba otrzymała w swoim życiu. Być może z wami, być może z kimś innym. Być może wam dawała nie to, co trzeba i odwróciliście się od tej osoby. Chcę podążyć za tobą w każdym czasie, w każdym życiu. Gwiezdny przodek, tak.
Czyli ten gwiezdny przodek to jest wasz gwiezdny przodek, czyli wy się już w jakimś życiu spotkaliście. Czy wciąż jesteśmy przyjaciółmi? Bo coś się popsuło i ta osoba nie wie, albo chodzi o status waszej relacji. Czy wy jesteście przyjaciółmi już? Czy jeszcze? Czy już przeszliście na wyższy poziom? Albo ta osoba narozrabiała i zastanawia się, czy ją jeszcze lubicie. Tu różnie w każdym przypadku. Zaprzeczałem uczuciom do ciebie, ale to nie zadziałało. Ta osoba tłamsiła te uczucia, ale te uczucia są tak silne, fechu, mak, że no to nie będzie działało, tak? Na siłę ta osoba tych nie zdławi tych uczuć. I moi drodzy Charms, believe in yourself. Ta Charms, uwierz w siebie, nawiązuje do tej karty, która jest teraz przykryta, pik świnki. Utrzymuj wysoką samoocenę, czyli samoocenę i wiarę w siebie, samoocenę i poczucie własnej wartości, czyli ta osoba potrzebuje przede wszystkim uwierzyć w siebie. No chyba, że wy czujecie, że wy też, tak? Może obydwoje. Ta osoba przechodzi tą transformację, przebudzenie duchowe, motyl, zrzuca starą skórę i zobaczcie, ale numer. She believed, she could, so she did. Czyli ta wiara w siebie będzie tutaj dotyczyła raczej osoby płci żeńskiej, że osoba płci żeńskiej, ktokolwiek to jest w waszym układzie, potrzebuje uwierzyć w siebie, ale oczywiście nie musi to być regułą, ale dwa razy jest to podkreślone i czuję nierozerwalną więź, jest ta więź tu pokazana, tylko nierównowaga w braniu i dawaniu na razie. Natomiast jest to relacja z przeznaczenia, błogosławieństwo, bless. I jesteście w tej relacji prowadzeni przez własną nadświadomość. Tutaj signs, kod. Dzięki tej relacji nastąpi... O, dwa koty, to zaraz sobie zobaczymy. Widzę też konika morskiego. Tak, dużo cierpliwości trzeba z tą osobą. Dużo, duża kotwica. Ryba będzie mówiła o go with the flow, bo przyciągasz aromatyczną miłość poprzez pełne radowanie się chwilą obecną. Czyli ta osoba potrzebuje przestać myśleć o tym, co było, wejść we flow, być tu i teraz. Wtedy łatwiej będzie zamanifestować relacje z wami. A co oznaczają, bo mamy dwa koty, to jest coś kotowate, ja nie wiem, co to jest, bo to nawet może być i pies, ale ja uznałam, że to jest jednak kot. Dobra, ponieważ mamy dwa koty... Co oznaczają te koty tu? Spełnienie, radość, tak, że dzięki tej relacji prędzej czy później, czy będziecie razem, czy nie będziecie razem, bo tego nie wiadomo, ale jakiegoś spełnienia się tutaj doczekacie emocjonalnego. Czy to będzie związane właśnie z uwolnieniem lęku i kontroli i wzrostem wiary w siebie? Czy doczekacie się spełnienia razem, tak? W relacji. I też oczywiście dużo tu o harmonii, równowadze. Konik morski, ale konik morski, ja ostatnio się wczytałam, on nie tylko harmonia, równowaga, uzdrowienie, bo też, ale też optymizm i wiara w siebie. I to by pasowało tutaj, że dla tej osoby optymizm i wiara w siebie, o czym mówi też szóstka buław. Może dla was też, ja nie wiem, to jest ogólne czytanie, ale przede wszystkim dla tej osoby optymizm, wiara w siebie, to będzie tutaj kluczowe, tak? To o tym jest dużo. Believe in yourself. She believed, she could, so she did. I jest to szansa naprawdę na odmianę losu. Biały pentagram, bardzo szczęśliwy symbol. Jest to naprawdę szansa dla tej osoby, dla was też na taką pozytywną odmianę losu. I też ten biały pentagram, on zachęca właśnie do optymistycznego myślenia, bo tam w środku jest gwiazda, tak? Czyli wiara w siebie, uzdrowienie emocjonalne, również powinowactwo duchowe, zaufanie i optymizm. I to będzie tutaj właśnie kluczowe. I też mamy poszatkowane serce, czyli właśnie czakra serca do uzdrowienia dla tej osoby.
A jednocześnie ozdobne serce, czyli wyjątkowość waszej relacji. Gwiezdny przodek chce podążyć za tobą w każdym czasie, w każdym życiu. Także dużo cierpliwości potrzebujecie. Jeżeli ją macie, to, no to dobrze, tak? Bo dużo cierpliwości tutaj z tą osobą trzeba mieć, tak? Jeżeli na coś tu liczycie. Wszystko nam się uda, jestem o tym przekonany. Raczej to jest kwestia czasu, ale oczywiście ja na przyszłość nie mogę wam nic zagwarantować i nigdy tego nie robię, tak? Nawet w indywidualnych czytaniach. Nie mogę nic na 100% zagwarantować. Znaczy to, co mogę tu zagwarantować, to na pewno to, że będzie ta przemiana, ona już następuje i na lepsze, to mogę zagwarantować, tak? To jest jakby kwestia czasu, więc dajcie znać w komentarzach, jeśli macie ochotę. Trzymam kciuki, pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć, cześć. I witam bardzo serdecznie układ numer 3 The Sacred Woman. Jakie są aktualne wiadomości z nadświadomości czy podświadomości? Te dwie strefy są ze sobą złączone, współpracują ze sobą. Playfulness, radość, zabawa. Powoli ta osoba zaczyna sobie tutaj układać te puzzle. Jeszcze się maskuje, ale powoli już sobie układa te puzzle w układance. Otwiera jej się też trzecie oko, czakra korony. Tutaj tak, dreams. Jakieś właśnie tutaj przekazy ta osoba otrzymuje w snach, znaki, symbole. Podobnie jak na dwójce macie połączenie na poziomie czakry korony, jest ta osoba prowadzona przez własną nadświadomość. Ważne tutaj będzie w waszej relacji bycie w tu i teraz, tak samo jak na dwójce, i pozytywne myślenie o przyszłości, już nie rozgrzebywanie przeszłości. Jeżeli jakaś trudna przeszłość jest w waszym życiu, czy w życiu tej osoby, to ważne, żeby tego już nie rozgrzebywać, tylko być w tu i teraz. I też podobnie jak na dwójce jest aspekt manifestacji. Na jedynce był ten aspekt manifestacji. When we dream, everything is possible. Żeby pozytywnie myśleć i marzyć, ale też działać, prawda? Macie odbicie lustrzane z tą osobą. Oboje się tutaj uzdrawiacie emocjonalnie i podwyższacie wibracje, tak? Silver Waterfall. Czyli dzięki tej relacji obydwoje podwyższacie wibracje, uzdrawiacie się. Macie odbicie lustrzane, polepszenia ta osoba chce lub już następuje, polepszenia. Tak, o polepszeniu też mówi Daga, spęd do lepszego życia, transformacja, przebudzenie. Dagas oraz find balance, tak. Może to być wasz bliźniaczy płomień, dwójka monet, odrzuć nawyk kontrolowania. Jeżeli próbujecie kontrolować tą osobę czy sytuację, to nadświadomość tej osoby chce, żebyście odrzucili nawyk kontrolowania. Jeżeli sami macie nawyk kontrolowania, no to potrzebujecie popracować nad sobą. I tutaj ktoś potrzebuje wykazać się odwagą, tej action with passion, czy ta osoba, czy wy, czy obydwoje. Łowca, wytrop swoje lęki i pragnienia. No nie wiem, czy to dla was rada, że wy potrzebujecie być tym łowcą, w sensie być czujnym i przyjrzeć się swoim lękom i pragnieniom, albo to jest dla tej osoby, że ta osoba potrzebuje wytropić swoje lęki i pragnienia. Be a force for good. Będzie tutaj aspekt optymizmu, wiary w siebie i tutaj też podjęcie ryzyka, bo te dwie karty, Kangur i Violent Courage, te dwie karty mówią o tym, że tu jest potrzeba wykazania się odwagą i podjęcia ryzyka w tej całej sytuacji. Mamy też żółwia, czyli może ktoś musi wyjść ze skorupy, może być też aspekt cierpliwości, tak jak na dwójce. Home in the sky. Może ta osoba lubić też podróżować i wszędzie czuć się jak w domu, w każdym kraju czy w każdej sytuacji. Poszukiwanie. Aha. Za dużo też w głowie ktoś ma, w umyśle ktoś za bardzo tu siedzi. Ktoś za bardzo w umyśle szuka, a za mało słucha intuicji, tylko nie wiem kto, bo to jest ogólne czytanie, są te dreams. Jeżeli ta osoba za bardzo siedzi w umyśle, no to ona ma te przekazy w snach,
czy w ogóle jakieś przekazy, które mają ją przebudzić, obudzić, i z tego umysłu ta osoba potrzebuje wyjść, lub wy, w zależności jak tutaj czujecie. Never ending story. To też jest właśnie związane z tym poszukiwaniem, że w głowie po prostu tłuczenie tematu i kręcenie się w kółko, co powoduje, że te skrzydełka opadają, tak? Więc ewidentnie tu chodzi o podjęcie jakiegoś działania, wyjścia z głowy dla was, dla tej osoby lub dla obydwojga, i garden może chodzić o uzdrowienie czakry serca. Może też chodzić o to, że ta osoba chciałaby z wami spędzić gdzieś czas na zewnątrz, czy na łonie natury, czy w ogrodzie. Zaraz zobaczymy. Natomiast garden może się odwoływać do waszego wnętrza, czy do uzdrowienia czakry serca. Żeby się za dużo nie domyślać, to weźmy karty. Playfulness, zabawa. Jeszcze na jakimś muchomorze ta osoba siedzi, ale już jakąś transformację przeszła. Czyli więcej radości w tej osobie jest, niż było wcześniej. Może też trzeba tu bardziej spontanicznie postępować. Świat to może być ktoś, kto jest od was daleko. Czyli możecie być z innych krajów, z innych miast, świat. Ta osoba też ma silną osobowość i ta osoba chce współpracować z wami, czy tworzyć relacje. Ta osoba może być też silnie skoncentrowana na pracy swojej, zawodowej też w niektórych przypadkach, ale mi się wydaje, że ta osoba też ma duże oczekiwania i chciałaby ta osoba z wami relacje tworzyć, trójka monet. Może to być też energia tej osoby, silna osobowość i taka zrównoważona, chociaż na jakimś muchomorze jeszcze ta osoba siedzi, tak? Czyli właśnie czegoś z przeszłości jeszcze ta osoba się trzyma i nie do końca jeszcze tą przeszłość ma przepracowaną, ale w dużej mierze już tak, bo tam jest dream of the future, tak? Tutaj było właśnie, że be in the present and dream of the future, że już to trzeba się skupić tutaj na teraźniejszości i na przyszłości, już nie na tym, co było wcześniej, tak? Jakieś puzzle sobie składa, powoli uzyskuje pełniejszy obraz sytuacji i zaczyna rozumieć, o co kaman w waszej relacji, czy dlaczego stało się to, co się stało, ale jeszcze się troszeczkę maskuje. I potrzebuję właśnie te dwie karty, ten fioletowy kolor, intuicji posłuchać tutaj. Tak. Macie powinowactwo duchowe silne, jesteście kimś wyjątkowym dla tej osoby. Arcykapłanka, ważny aspekt intuicji właśnie, że nauka dla tej osoby to słuchanie intuicji. Nauka dla tej osoby to słuchanie intuicji w tym przypadku. Uczucia dla was ma i gdzieś tam wewnętrznie was wspiera, nawet jeżeli nie jesteście razem. Może to być ktoś spod znaku wagi, sprawiedliwość, ale też możecie mieć karmę, przeznaczenie, moi drodzy, z tą osobą. Może chcieć coś naprawiać z przyszłości. Może być to ktoś z waszej przeszłości, tak? Może chcieć naprawiać. I też wydaje się, że jest to osoba silna, niezależna, która ma dla was sporo sympatii, ale też chce pozostać niezależna. Natomiast to trochę wygląda jak karma na tym Dream, sprawiedliwość, że jakoś było wam przeznaczone spotkać się, żeby przerobić też być może jakąś karmę rodzinną czy coś z przeszłości. To może być po prostu ktoś z waszej przeszłości i te znaki i synchronizacje, które ta osoba ma, mają jej pomóc wyjść, przepracować swoje ego i wyjść ze swojej strefy komfortu, do czego ta osoba była do tej pory przyzwyczajona, czyli siedzenie w strefie komfortu. Be in the present and dream of the future. Nie trzeba tutaj kontrolować nad świadomość tej osoby. Chcę, żebyście też nie kontrolowali, odrzuć nawyk kontrolowania.
lub ta osoba potrzebuje pozbyć się nawyku kontrolowania. Widać jakiś brak poczucia bezpieczeństwa i lęk przed odrzuceniem, który blokuje tą osobę. Może to być też lęk przed zranieniem czy przed zdradą, nieufność. Albo to dotyczy tej osoby, albo was, albo obydwojga. Możliwe, że obydwojga, bo widać odbicie lustrzane. The Silver Waterfall, obydwoje uzdrawiacie się emocjonalnie i przywracacie się do równowagi. Tak, jest aspekt bratnich dusz lub bliźniaczych płomieni jak najbardziej. Może to być wasz bliźniaczy płomień. Też widać, że jest to ktoś z przeszłości. Ale dzięki relacji z tą osobą uzyskujecie taką większą stabilność, równowagę. Sprawy też między wami mogą się dziać powoli. Że ta przemiana może następować tutaj powoli. Dlatego mamy żółwia, że powoli, prawda? Cierpliwość tu. Ogólnie ta osoba czuje się bezpiecznie też sama ze sobą, niezależnie właśnie gdzie się udaje. I tak jakby czuła się dobrze wszędzie w zasadzie, w każdych okolicznościach, ale jakieś przeszkody. Home in the sky. Co to za przeszkody w trójce buław w odwrocie? Przeczucie zdrady. W niektórych przypadkach ta osoba może wam nie ufać, przeczuwać, że macie trzecią osobę, kogoś innego. Natomiast też widać, że ta osoba jest w trakcie przemian duchowych, jeszcze niezakończonych, czyli uwalnia swoje lęki i powoli się umacnia, król monet. Tego proces jest powolny, tak? Proces jest powolny, turtle. Tu chodzi o wyjście ze skorupy akurat, nie tyle o cierpliwość, co ta osoba potrzebuje odblokować czakrę serca, po prostu jakiś lęk silny, prawdopodobnie lęk przed odrzuceniem powoduje, że ona nie jest zbyt otwarta emocjonalnie, także w tym żółwiu potrzebuje ona wyjść ze skorupy albo wy potrzebujecie wyjść ze skorupy, jeżeli to wy nie jesteście otwarci emocjonalnie, to ta osoba chce, żebyście wy się odblokowali, tak? Tak. Tak, chodzi tu o równowagę, prawdopodobnie to wasz bliźniaczy płomień i przebudzenie. W jakimś sensie nie jesteście ze sobą kompatybilni. Król monet, królowa monet w odwrocie. Mamy aspekt rozczarowania, więc jeżeli ktoś tutaj czuje rozczarowanie, niezależnie kto, to trzeba się przyjrzeć, skąd to rozczarowanie się bierze. Wytrop swoje lęki i pragnienia. I to też wymaga cierpliwości. Jeżeli ta osoba potrzebuje wyjść z izolacji czy jakiegoś rozczarowania, no to cierpliwość. Aspekt cierpliwości tutaj też jak najbardziej będzie istotny. Garden. Na razie ta osoba nie odzywa, jest zawieszenie w próżni między wami, może być jakaś blokada. Ta osoba się nadmiernie kontroluje, czyli ta osoba musiałaby właśnie czakrę serca odblokować. Konflikt, poczucie przegranej może być, ktoś tu może mieć. Mogą być czyjeś lęki i kompleksy przeszkodą. Never ending story. Może być czyjeś ego i chęć wygrywania za wszelką cenę. Bycia najlepszym, na przykład ktoś tu może z was mieć taką energię, że zawsze chce być najlepszy, czy mieć rację. Czy być górą, wygrywać i to powoduje konflikty. Albo chodzi o lęki i kompleksy. Ktoś potrzebuje wyjść z nieszczerości, nieufności, braku zaufania. Może ktoś ma taką energię złośliwą, że ktoś ze złośliwości potrzebuje wyjść też. Wy lub ta osoba. Tak, na pewno trzeba wyjść z głowy, z iluzji, tak, bo są jakieś obciążenia, brak zaufania, trwanie w uczuciu, któremu się nie ufa, czyli ktoś tutaj nie przyjmuje propozycji, może ta osoba, może wy, brak zaufania, natomiast polepszenia ta osoba chce, tak, i polepszenie już następuje, czyli
stare struktury się walą i przemiana następuje, wieża. Widać te przemiany duchowe tu w dwóch kartach. Jeszcze ten lęk ciąży, i tu znowu odbicie lustrzane, jeszcze ten lęk wam ciąży, obydwojgu. A w waszej relacji chodzi o uwolnienie tego lęku i w tym sensie pęd ku lepszemu życiu, dagas, przemiana, podwyższenie wibracji. Jeszcze ta osoba nie jest gotowa, może być aspekt rozczarowania czy braku równowagi, ale jakichś postępów ta osoba chce, odwzajemnia ona wasze uczucia, darzy was życzliwością i jeszcze find balance, właśnie to koło fortuny, jeszcze jakieś huśtawki mogą być, czyli ta osoba może się zastanawiać, czy wykonać jakiś ruch w waszym kierunku, czy powiedzieć o swoich uczuciach, czy nie. I też chodzi o to, że ona uczucia dla was ma, ale blokuje ją jakiś lęk. Myślę, że jakiś postępów ona chce. Pozwól tej sytuacji rozwijać się w sposób naturalny. To albo rada dla was, albo dla tej osoby, prawdopodobnie dla obydwojga. Dlatego, że tu kontrola jest pokazana i ta kontrola powoduje brak równowagi. Tak, za dużo kontroli i prawdopodobnie ta kontrola dotyczy i was, i tej osoby. Więc obydwoje potrzebujecie pracować nad lękiem i kontrolą i prawdopodobnie obydwoje macie lęk przed odrzuceniem. Jedno się odizolowało od drugiego z powodu czy jakiegoś rozczarowania, lęków, czy braku zaufania. I zachęta jest do nie robienia uników, nie uciekania do głowy, tylko podjęcia spontanicznej akcji. I akurat ten rycerz buław, który mówi o spontaniczności i działaniu, wypadł na take action with passion. Także pasuje, prawda? Dwóch rycerzy. Że jest potrzebne tutaj wykrzesanie odwagi, czy dla was, to może być też dla was, że wy potrzebujecie zdobyć się na odwagę, żeby zachować się tu bardziej spontanicznie, czy podjąć tu jakieś ryzyko, tak? Uczucia dla was ta osoba ma, ale ktoś jest rozczarowany, bądź ktoś jest niegotowy emocjonalnie. Albo obydwoje nie do końca jeszcze, ale ładnie, bo widać te przemiany, tak? Przemiany duchowe następują. Ogólnie ta osoba ma silną osobowość i jest w stanie przepracować swoje traumy, jeżeli tego zechce. I osiągnąć tą wewnętrzną równowagę. Zobaczmy teraz w wiadomościach. Nie chcę się z tobą kłócić, widać jakieś kłótnie między wami były wcześniej. Zawsze jesteś taka słodka, słodki. Ta osoba, ta giermek kielichów też. Ta osoba was odbiera jako osobę miłą, serdeczną. I chcę nowego początku z wami, bo coś się tutaj zawaliło, zakończyło. To nie w tobie jest problem, problem jest w moim bólu wewnętrznym. Ta wiadomość była na jedynce. Możecie też zobaczyć układ numer jeden. Ta wiadomość też była na jedynce. Ale do dwójki też trochę jest podobny wasz układ. Cierpliwości, wszystko w swoim czasie. Też aspekt cierpliwości był na jedynce. Bardzo sobie cenię ciebie i naszą relację. Znajdę drogę z powrotem do ciebie. Chcę nowego początku. Nie jestem pewien, pewna, że mogę być tym, kim chcesz, bym była. Chcę podążyć za swoim sercem, czyli właśnie ta osoba ma czakrę serca do odblokowania. Tam gdzieś była trójka kielichów w odwrocie, że no jest ta osoba w trakcie przemian, powoli ta osoba tą czakrę serca odblokowuje. Przemiany widać, ale jeszcze nie odblokowała całkiem.
Więcej się dzieje niż ci się zdaje, ale łatwiej udawać, że wszystko jest ok, niż poradzić sobie z tym, co czuję. Czyli nie o wszystkim wam ta osoba mówi, co przeżywa. Udaje, że jakby nic nie przeżywa, że wszystko jest ok, tak? Ale gdzieś tam się te uczucia w tej osobie kłębią, niż poradzić sobie z tym, co czuję. I ta osoba nie była gotowa na spełnienie waszych oczekiwań, więc się wycofała. Zostawiłem cię, zanim ty zostawiłabyś mnie, ale to też jest lęk przed odrzuceniem ma ta osoba, jakąś traumę. Tak, mam problem z poczuciem odrzucenia, muszę sobie z tym poradzić, żeby... Czyli tutaj to jest trauma tej osoby, to jest po prostu lęk przed odrzuceniem, który blokuje tą osobę. To jest coś z domu rodzinnego, jakaś karma z domu rodzinnego. Potrzebuję czasu, jestem nerwowy, tak? Dlatego cierpliwości, wszystko w swoim czasie. Jestem sfrustrowany z twojego powodu lub sfrustrowana. Nie wiem, czy dam radę pokonać trudności, ale będę próbował lub próbowała. Chcę być dla ciebie całym światem i chcę go złożyć u twych stóp. Motywujesz mnie do stania się lepszym. Chciałbym być tak silny jak ty. Możliwe, że w tym świecie... przepraszam. Możliwe, że w tym świecie to jest wasza silna osobowość. To też może być wasza. To jest też moc, siła. przepraszam, muszę łyka wziąć. Ten wiatrak mi dodaje popalić, ale bez tego wiatraka nie da się pracować. Zainspirowałaś mnie do zmiany mojego życia, prawda? Te przemiany w tej osobie tu widać. Chcę ciebie, choć nie powinienem, bo albo ta osoba coś narozrabiała, albo jakieś zasady ją blokują, albo coś między wami się trudnego wydarzyło i ta osoba boi się powtórki z rozrywki, albo sama sobie coś ma do zarzucenia, albo ktoś tu jest w innej relacji. Albo ta osoba gdzieś tam na poziomie podświadomym czuje, że nie zasługuje na was, tak? Chce ciebie, choć nie powinienem. Jestem w tobie szaleńczo zakochany. To była ta wiadomość też na dwójce. I mamy też... Chciałbym się przytulić do ciebie, potrzeba bliskości oraz jesteś moim najlepszym przyjacielem. Jest aspekt też przyjaźni, ta osoba ma poczucie, że... No właśnie, szóstka kielichów, tak? Ten aspekt przyjaźni między wami. I odbicia lustrzanego. Także cierpliwość znowu dla was. Potrzebuję czasu, jestem nerwowy. Jeżeli macie czekać, ta osoba jest w trakcie... Chęć czekać. Ja do nikogo nie zachęcam czekania. Nikogo nie zachęcam do czekania. Każdy wybiera, każdy ma wolną wolę, robi co chce. Bo niektórzy zachowują się jak dzieci i myślą, że ja tu kogoś za rączkę będę prowadzić, czy do czegoś zachęcać, nie. Każdy sam decyduje, co robić, zgodnie z tym, co wie i czuje, więc nie mogę zagwarantować, że jak będziecie czekać, to na pewno będzie jakiś określony efekt, to wy decydujecie. Na pewno ta osoba potrzebuje jeszcze czasu, tak, na odblokowanie się potrzebuje czasu, jestem nerwowy. I zobaczmy, co w charmsach. Tak, boski czas i boski plan, dokładnie. Cierpliwości, wszystko w swoim czasie. Podświadome lęki, ta osoba tam gdzieś księżyc widziałam, potrzebuje przepracować. Shadow work. Ktoś tu, jedno z was jest bardzo wrażliwe i podatne na zranienie. Lęk przed odrzuceniem. Sarna. Czasami sarna przestrzega, żeby nie zniszczyć szczęścia z powodu ego. Na przykład jeżeli ktoś tutaj się uniósł dumą, czyli jakby z własnej winy. Motyl, przebudzenie duchowe, transformacja, skrzydło anielskie, jest aspekt prawdy. Że jakąś prawdę tu trzeba powiedzieć, czy do jakiejś prawdy się przyznać, czy jakąś prawdę odkryć, trzeba też posłuchać intuicji. Jeżeli ktoś jest w poczuciu braku, trzeba z poczucia braku wyjść, ale generalnie też ten kłos żyta może zwiastować obfitość, w sensie tych darów tutaj, że dzięki tej relacji dużo rozwoju, wzrost świadomości,
przepracowanie traumy, podwyższenie wibracji, drzewo, możecie mieć karmę, wzrost właśnie świadomości, tak? Wzrost świadomości, rozwój świadomości, przemiany duchowe. Warrior, ta osoba ma w sobie tego wojownika, chce o was walczyć, lub tutaj ta odwaga, lub chce, żebyście wy zawalczyli o nią. Motyl dwa razy, czyli silny aspekt transformacji, przebudzenia. Ta relacja to dla was dar, szansa na przemianę. Gift, skrzydło dwa razy. To skrzydło też może nawiązywać do tych dreams tutaj, do tych sygnałów z nadświadomości. Łapa, aspekt przyjaźni, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Łapa psa, family, karma z domu rodzinnego, kwestie rodzinne do uzdrowienia, lęk przed odrzuceniem, ważne by posłuchać intuicji, sowa. W niektórych przypadkach ta osoba jest mocno intuicyjna lub wy, ktoś może być jasnowidzem, bądź tutaj w waszej relacji, bądź kimś w rodzaju jasnowidza. Ktoś może mieć dobrą intuicję, może być zachęta do posłuchania tej intuicji. Love you, ta osoba was kocha w dalszym ciągu, tak? Love you, tak. Giermek kielichów i ten charm, z którego miałam wyrzucić, bo nigdzie tego symbolu nie znalazłam, co oznacza. Dzisiaj długie czytanie mamy, bo dużo kart. Nie tyle naraz, jedną poproszę, ludzie. Brak równowagi jeszcze, czyli ta osoba jeszcze tej równowagi nie ma, tak, bo jeszcze jest nieufna. W niektórych przypadkach ta osoba potrzebuje odróżnić dobro od zła, w innych przypadkach potrzebuje tą równowagę odzyskać i zaufanie. Zaufanie, bo tutaj brak zaufania jest problemem. Ale nowego początku chcę, moi drodzy, dajcie znać, jeżeli macie ochotę w komentarzach. Trzymam kciuki za was, za relację, za tą osobę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego i do jutra. Mam nadzieję, że jutro coś wrzucę. Do następnego razu, cześć i pa, pa.